Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. W związku z tym postanowiliśmy zapytać mieszkańców naszego miasta, jaka partia może liczyć na ich poparcie. Dzień dobry, panowie, szybkie pytanie. Kogo będziecie popierać w najbliższych wyborach? W najbliższych wyborach myślę, że Konfederacja. Jestem tego samego zdania. A skąd taka opinia? No bo PiS i PO no, to są śmiecie. Złodzieje po prostu, no. Tyle. Jeszcze nie mam kandydatów. A coś na oku już może? Nie, jeszcze nie. Zastanawiam się. Bo nie mam pojęcia jeszcze. Zobaczymy, co nam kandydaci przedstawią. Albo partie. Na pewno nie PiS. A kogo? Nie wiem jeszcze. Chyba jeszcze nie jestem zdecydowana. A kogo pani popiera? Ciężko mi się odnieść. Nie będę głosował. A skąd taka opinia? Uważam, że nie muszę i nie mam takiej ochoty, nie? Wszystko tylko nie PiS, nie mam pojęcia co konkretnie, na kogo konkretnie jeszcze nie zagłębiałem się w to. A dlaczego nie PiS? Mam dużo powodów gospodarczych i, że tak powiem, ideologicznych związanych z tym. Okej, a w takim razie czy już jakaś partia, jakieś konkretne osoby na oku? Nie, jeszcze nie w tej chwili, nie mam czasu się nad tym zastanawiać. Szczerze? Nie ma kogo. Głosujemy. Nie głosujemy, bo ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz głosowałem. To już nawet nie chodzi o to, ale nie ma kogo. Naprawdę, nie ma kogo. Bo patrząc na to wszystko, co się w tej chwili dzieje, to jest naprawdę bardzo, że tak powiem, trudne pytanie. A jeszcze trudniejszy wybór. Naprawdę. Nie mamy typu. Niestety, nie mam żadnego typu na ten moment. Dzień dobry. Proszę pani, krótkie pytanko. Kogo będzie pani popierać w najbliższych wyborach? Jeszcze nie wiem, zastanawiam się. A już coś na oku? Na pewno nie obecną władzę. No na pewno nie PiS. Tak samo jak kolega. A jeżeli już, to chyba Konfederację może. A skąd taka opinia? No oglądam różne rzeczy w internecie i mam opinię na różne tematy. Znaczy mam opinię. No wydaje mi się najbliższa taka, wolnościowa i może najwięcej zrobić chyba zmian ciekawych. Jeszcze nie wiem. A czy już ktoś na oku coś, ktoś zdobył pani uwagę? Jeszcze szczerze mówiąc się tym nie zainteresowałam aż tak bardzo. Zobaczymy. Na pewno nie PiS. No na pewno nie na partię rządzącą. Ja tak samo. Na pewno nie na PiS. A skąd taka opinia? Na kogo w takim razie? Ja? Ja jak zwykle standardowo na PO. A ja jeszcze nie wiem. Zawsze popieram PSL. A skąd taka opinia? A ja jestem z tej okolicy takiej pod Radomiem. Znam dużych przyjaciół, kolegów, którzy są w PSL-u i od wielu lat. A oczywiście, że na PiS. A skąd taka opinia? Bo robią wszystko dla nas bardzo dobrze. Jeszcze nie jestem zdecydowany. A to w ogóle nie ma pan żadnych kandydatów? Z żadnymi partiami pan nie sympatyzuje? Obserwuję, co się dzieje aktualnie w kraju, ale jeszcze zdecydowany ostatecznie nie jestem.